Witam Was serdecznie, tutaj Robi z Ministerstwa Komiksu. Dzisiaj opowiadamy o Pipi. Zabieramy teraz te kolorowe elementy, przesuniemy je gdzieś na bok, żeby nam przeszkadzały. Słuchajcie, i teraz zrobimy sobie coś takiego. Co to jest? Zaraz zobaczycie. To jeszcze nie wszystko, bo jeszcze połowę coś takiego. Zastanawiacie się zapewne, co to jest. Otóż, słuchajcie, w książce Pipi robi naleśnikasy, czyli po prostu naleśniki. Bierze trzy jajka, jedno podrzuca do góry, to jajko jej się rozbija na głowie. Rozbijmy to jajko, patrzcie, i wylatuje żółtko. Takie żółtko wyleciało właśnie Pipi na głowę. Ale Pipi wyszły te naleśnikasy. Tak sobie pomyślałem, że my z takiego jajka też ulepimy nasze naleśnikasy. Zabieram na razie to jajko. Słuchajcie, i mamy już jeden naleśnikas gotowy. Do tego zrobiliśmy jeszcze dwa inne naleśniki, czyli dwa inne naleśnikasy. I jeszcze jeden mały naleśnikas. Trochę większy naleśnikas, może o tak. Dwa malutkie naleśnikasy. I jeszcze jeden taki naleśnikas. Zobaczcie. To są nasze naleśniki. Co teraz można z tych naleśników zrobić, słuchajcie? Uwaga, to teraz przygotujcie sobie takie naleśniki w domu właśnie. Takie naleśniki z kolorowego papieru oczywiście. I teraz patrzcie, co się dzieje. Nasz główny naleśnik, czyli ten czarny, posłuży jako podstawa i na niego położymy dwa takie naleśnikasy. Gotowe. Teraz bierzemy tego naleśnikasa i kładziemy go tu. Tego naleśnikasa położymy tutaj. Tego naleśnikasa trzeba przekroić na pół i położyć tutaj. Zostały nam dwa małe naleśnikasy, które położymy tutaj. Widzicie, co się stało? To jeszcze nie koniec. Warto byłoby dorysować nos i uśmiech. No dobrze, słuchajcie, ale kto to jest? Już wam mówię. Jeszcze chciałem użyć do stworzenia tej postaci dwóch pończoch Pipi. Okej. Mamy pończochę z butem i to jest litera L. Tego buta na razie odłożymy sobie. To będzie inna litera. Teraz patrzcie, kto nam powstał z tych naleśnikasów? Czy już wiecie? Domyślacie się? Pan, my i ly. Tak jest, słuchajcie. Pan Nilsson, czyli małpka Pipi, która mieszkała razem z nią w willi Śmiesznotce. Bardzo Was pozdrawia, Robi z Ministerstwa Komiksu.